I tam panowie zanamował jednego z kolegów, który potrzebuje dowiedzieć się, jak nakręcić mikrojiga. Ukręcić. Pokażę wam dzisiaj, jak zrobić. Przyznam się, nieprofesjonalnie, ja nie jestem jakimś profesjonalistą. Robię to tylko tak dla siebie. Jigi łowią, to jest najważniejsze. A jak łowią, można zobaczyć po forach. Łowię na to krenie, jadzie i przede wszystkim zdręgi. Dobra, zaczynamy. Jigi kręcę na hakach, a teraz akurat nakręcimy to na haku numer 10. Akita, bezzadziorowa. Przyjemne haki. Chociaż nie powiem, no dosyć spory rozmiar, ale niekoniecznie rybom to przeszkadza. Na hak zakładam główkę mosiężną 4,8 mm. Nie dociążam tego jakoś specjalnie. Chociaż zdarza się, że robię i jigi, które są cięższe. Nawijam lametę po prostu na korpus tego haka. Przez co można dalej rzucić, ale dużym atutem lekkich mikrodzików jest to, że fajnie one długo opadają w toni. I 3/4 brań, które jest wtedy, to brania są podczas opadu, właśnie podczas opadania. Zaraz po rzucie mamy branie, wzręga fajnie bierze. Nakręcam sobie tak jakby podkład pod główkę, żeby ona mi się nie ześlizgiwała ani nic na oczko przednie, bo potem ciężko zawiązać takiego mikrodzigę na żyłce. A tak nawijam sobie podkład na wyczycie po prostu, żeby on fajnie wyszedł na tą górkę, na taki podkładzik tej nitki. Wystarczy chyba. Zawijam to teraz do tyłu. Tutaj tak jakby blokuję. Jeszcze raz do przodu. Blokuję. I zawijam do tyłu. Dobra. Zabezpieczam to teraz wszystko szelakiem. Szelak jasny, taki używam. Używam tego już praktycznie od początku mojej przygody z mikrojigami. Nie kręcę nic więcej, kręcę tylko mikrojigi. Nawet nie próbowałem nigdy żadnych musiek do buciku. Zabezpieczam tak, żeby to się fajnie trzymało, bo jeżeli damy szelak pod główkę właśnie tutaj, to fajnie to się potem dosyć mocno trzyma, nie rusza się, nie spada nam to. Dobra. Teraz biorę sobie marabuta, kępkę marabuta. Szykuję sobie ogonek w tej chwili. Nacinam sobie kawałeczek takiej odpowiedniej długości. Tak to wygląda. Nakręcam sobie to teraz na naszego przyszłego mikrodziga. Dosyć mocno, żeby ten ogonek nam się fajnie trzymał, żeby ryby go za szybko nie zdewastowały, bo ci, co łowią wzręgi, to wiedzą, że co one potrafią. Potrafią zmiażdżyć całą gumkę. Z mikrodzigami często tak samo jest. Może nie miażdżą, ale potrafią wiele. Dobra. Ogonek mamy nakręcony. Teraz wybieramy sobie jak najcieńsze piórko. Z kapki koguta, z którego to będziemy robić jeżynkę. Dobra, może być tak. Damy sobie to do pasującej nam długości. Dobra.
Zmontuję sobie końcówkę, żeby łatwiej sobie ją zawiązać. Przyłapuję tutaj tą końcóweczkę. Dosyć mocno, żeby łatwiej nam było potem, żeby nie spadało. Zakręcam to na tył naszego haka, naszego przyszłego mikrojiga. Bierzemy sobie szczypce do jeżynek. Nie lubię tego robić, nie lubię zabijać tych jeżynek, bo denerwuje mnie to, jak często spada. Spada mi to piórko z tych szczypiec. No i zabijamy. Zawiązałem sobie, znaczy dokręciłem, żeby się nic więcej nie działo. Uwaga, teraz będzie mój super węzeł, który sobie wymyśliłem. To żadna profeska, nie kopiujcie tego, bo w ogóle nie warto, ale ja tak robię, bo nic innego sobie nie wymyśliłem. Pytaliśmy organizatorki, co będzie w programie. Jedna się obraziła, druga powiedziała, sam się domyśl. Jest mega utrudnienie, ale nie kombinowałem nad żadnymi innymi węzłami. O najfajniejszych funkcjach komórek. Odpowiemy wam też na pytanie, gdzie jest śnieg, kiedy nie ma go w Polsce. No i jeszcze raz pozdrawiamy szczęśliwego milionera. Prawie zawsze tak się dzieje. Jarek Tworek, Karolina Kołaska, to my, a to jest Zary Maszek. Trzeba pobierać piórka z tych jeżynek, jak tutaj ten węzeł zaciskał. Sponsorem programu jest Lenovo, producent tabletu yoga. Lenovo, for those who do. Wybieramy jeszcze tutaj nożyczkami sobie te kawałki jeżynek, które nam się tam wcięły pod ten wiązany kawałek. Mamy. Teraz bierzemy sobie, przycinamy jeżynkę, żeby ona nie była taka długa. Bo to dziwnie trochę wygląda. Stawia spory opór w powietrzu taka długa jeżynka. Dla upewnienia możemy sobie jeszcze zabezpieczyć tutaj szelakiem, tylko ostrożnie, żeby nie zaciapać całych tutaj piórek, bo będą po prostu poklejone. Ostrożnie zabezpieczamy tutaj końcóweczkę, którą wiązaliśmy. Dobra, zabezpieczone. Teraz wam pokażę, jak, niech tylko przesnę delikatnie, jak ta paskuda wygląda. Muszę poprawić jeżynkę. Tak właśnie wyglądają moje...